fala dźwiękowa to jest fala, która na pewno bardzo nas interesuje i wszystkie zjawiska z nią związane, no bo mamy z nią do czynienia ciągle i nieustająco na co dzień. Przypomnę, że w powietrzu fala dźwiękowa może się rozchodzić tylko jako fala podłużna, ponieważ cząsteczki powietrza nie widzą się wzajemnie, a zatem można powiedzieć, że jeśli traktujemy powietrze jako gaz doskonały, a z dobrym przybliżeniem możemy traktować jako gaz doskonały powietrze w pomieszczeniu, to dźwięk rozchodzący się w pomieszczeniu może się rozchodzić tylko dzięki temu, że cząsteczki, które są w najbliższym sąsiedztwie, uderzają w kolejne cząsteczki. Także te cząsteczki, które są na górze i na dole, one nie wiedzą, że coś się dzieje pomiędzy nimi. Tylko bezpośrednia interakcja jest odpowiedzialna za propagację fali dźwiękowej. A więc wróćmy do fali dźwiękowej. Wyobraźmy sobie właśnie, że mamy taki powietrze, które jest zamknięte pod tłoczkiem w pewnym naczyniu i teraz spowodujemy pojawienie się fali dźwiękowej, czyli taki impuls spowodujemy w ten sposób, że po prostu wciśniemy ten tłoczek głębiej i wtedy oczywiście na skutek tego, że przemieścimy tłoczek, to tu nastąpi takie zagęszczenie się tego powietrza tuż pod tłoczkiem, ale to zagęszczenie będzie się w czasie propagować z prędkością, która będzie równa prędkości tej fali dźwiękowej. Prędkość każdej fali mechanicznej zależy od tego, jakie jest naprężenie ośrodka i jaka jest reakcja na to naprężenie. A więc właściwie wtedy, kiedy mówimy o propagacji fali mechanicznej, to możemy założyć, że zawsze w zależności od tego, jaka będzie sprężystość ośrodka i jaka będzie bezwładność tego ośrodka, to pierwiastek ze stosunku tych dwóch wielkości charakteryzujących ośrodek pod kątem sprężystości i bezwładności dadzą informację o prędkości fali rozchodzącej się w tym ośrodku. I na przykład prędkość dźwięku w gazach jest opisywana takim wzorem, w którym sprężystość ośrodka określa moduł ściśliwości, natomiast gęstość ośrodka, natomiast ρ to jest gęstość ośrodka, czyli B to jest moduł ściśliwości, który został wprowadzony podczas jednego z wcześniejszych odcinków, odcinka 53. Jaka jest prędkość dźwięku w różnych ośrodkach? Tutaj dla przykładu w tabeli są podane tylko trzy różne ośrodki. Jest to pewien gaz, powietrze, ciecz oraz ciało stałe. Jak widać, ta prędkość rośnie w miarę jak rośnie gęstość ośrodka i jak rośnie oddziaływanie między cząsteczkami. W przypadku, kiedy mamy powietrze, czyli gaz, to sprężystość tego ośrodka jest niewielka i w związku z tym prędkość, natomiast bezwładność jest też nieduża, ale efekt końcowy jest taki, że ta prędkość jest nieduża. Na przykład prędkość powietrza jest w 20 stopniach Celsjusza dana to jest taka wartość, 343 metry na sekundę. Dla wody ta wartość już jest większa i dla innych cieczy również. Największa jest dla ciała stałego, bo tam oczywiście sztywność ciała stałego jest największa i sprężystość jest też największa, a więc w tym wzorze, który określa prędkość, licznik będzie największy i w związku z tym prędkość jest również największa. Interesujące jest, jak zmienia się prędkość dźwięku w powietrzu od temperatury. Tu jest formuła, która pozwala na obliczenie tej prędkości. W zerze stopni Celsjusza prędkość dźwięku jest 331 metrów na sekundę. Jak temperatura rośnie, to prędkość rośnie. I wiąże się to przede wszystkim z faktem, że gęstość oczywiście powietrza maleje. I ta formuła pozwala policzyć, na przykład jeśli według tej formuły policzymy, jaka jest prędkość gazu, prędkość dźwięku w powietrzu w temperaturze 20 stopni Celsjusza, to otrzymamy wynik, który jest tutaj w tabeli. Zastanówmy się nad tym, jak wygląda sinusoidalna fala dźwiękowa, ponieważ jest to fala, która nas najbardziej interesuje. A więc wyobraźmy sobie, że mamy powietrze, które jest zamknięte pod tłoczkiem i teraz będziemy ten tłoczek wpychać i wysuwać z tego
cylinderka i w związku z tym wytworzymy takie zagęszczenia i rozrzedzenia fali, znaczy powietrza, czyli po prostu wytworzymy falę dźwiękową. Odległość między tymi punktami, w których zagęszczenie jest największe, oznaczymy sobie jako lambda. I teraz wybierzmy sobie element objętości tego gazu, powietrza, który będzie równy powierzchnia przekroju poprzecznego i razy grubość plasterka równa delta x. To przemieszczenie będzie opisane takim wzorem, który opisuje falę podłużną. A więc przemieszczenie jest oczywiście również wzdłuż osi x i wybierzmy sobie na przykład, że jest to równanie postaci Sm amplituda razy cosinus kx minus omega t. Jeśli nastąpi właśnie przemieszczenie tej takiego plasterka o objętości a razy delta x, to z tym przemieszczeniem będzie się wiązała zmiana ciśnienia gazu i to nas będzie interesowało, jak ta zmiana ciśnienia będzie się wyrażała poprzez to przemieszczenie. Otóż wiemy, że zmiana ciśnienia wywołana zmianą objętości gazu, która z kolei jest wywołana jakąś siłą zewnętrzną, jest równa minus moduł ściśliwości razy delta V przez VI. A więc jeśli teraz za delta V zmianę objętości wywołaną tym, że ten tłoczek spowodował przemieszczanie się fali, to jest A razy delta S, zaś ten element, który się przemieszcza, to ma objętość VI równą A razy delta X. Jeśli to podstawimy, to po skróceniu licznika i mianownika przez A otrzymamy równanie minus B razy delta S przez delta X. Jeśli jednak delta x dąży do zera, to możemy to delta s przez delta x zamienić na pochodną cząstkową, to znaczy na taką pochodną, w której będziemy liczyć tylko pochodną s względem x, a będziemy zaniedbywać pochodną względem czasu. Jeśli teraz odwołamy się do wcześniejszego wzoru, w którym pokazaliśmy, że prędkość dźwięku w gazie to jest pierwiastek z modułu ściśliwości dzielony przez ρ, to zamiast b możemy podstawić, że to jest ρ gęstość razy prędkość do kwadratu i dalej razy ds po dx. No i teraz, żeby tę zmianę ciśnienia policzyć, musimy policzyć pochodną cząstkową ds po dx. Żeby policzyć pochodną cząstkową, to nasze wychylenie, tę falę opisaną tym wzorem, będziemy traktować do policzenia pochodnej względem x tak, jakby zmienna t była stałą. Czyli liczymy tylko pochodną względem x. Jeśli policzymy tę pochodną, to otrzymamy następujące wyrażenie. Pochodna z kosinusa to jest minus sinus, pochodna wewnętrzna z kx to jest k. No i otrzymujemy taki wzór. I teraz tę pochodną cząstkową wstawiamy do wzoru, który był na poprzednim slajdzie. Otrzymujemy równanie na zmianę ciśnienia ρ v kwadrat ksm sinus kx minus omega t. Jeśli teraz skorzystamy z relacji między prędkością fazową, prędkością kątową oraz liczbą falową, to otrzymamy następującą relację. ρ v kwadrat omega przez v amplituda sinus kx minus omega t. V się skróci i otrzymamy taki wzór. Gęstość, prędkość fazowa, prędkość kątowa, amplituda sinus kx minus omega t, czyli to są wielkości, które dla danej fali, dla danego ośrodka są stałe, czyli to będzie pewna wartość stała, maksymalna wartość tej zmiany ciśnienia, czyli amplituda zmiany ciśnienia i dalej mamy funkcję sinus kx minus omega t. Teraz jeśli przyjrzymy się tej funkcji i zobaczymy, jak wygląda nasze przemieszczenie, czyli zapiszmy sobie jedno obok drugiego, to widzimy, że ciśnienie, zmiana ciśnienia wywołana tą zmianą właśnie, tym przemieszczeniem fali, jest przesunięta w fazie o 90 stopni względem właśnie samego równania fali, czyli zmiana ciśnienia jest w przeciwfazie. Dalej, amplituda jest równa gęstość razy prędkość fazowa, razy prędkość kątowa, razy amplituda przemieszczenia. A więc widzimy, że ta zmiana ciśnienia jest
ściśle związana z tym, jak następuje przemieszczenie tej, jak następuje propagacja fali w tym ośrodku. I dziękuję za uwagę.